Dzień dobry moi drodzy, witam was ponownie w twierdzy edycji ostatecznej. Oczywiście przed nami ostatnia misja w kampanii ekonomicznej o nazwie Podtrzymywanie Ognia, czyli tej nowej kampanii, która pojawiła się ostatnio w tej wersji 1.2. Zamek, który przetrwa wieki. Podobno jest trudne, zobaczymy jak bardzo jest trudne. No jak mam budować zamek, który przetrwa wieki, to dla mnie to będzie trudne, prawda? Jak wszyscy wiemy, ale okej. Misja siódma. Zamek, który przetrwa wieki. W regionie nareszcie zapanował pokój, ale z powodu strategicznego położenia tego obszaru, znajdujących się na północy barbarzyńców i potencjalnych ataków od morza, zawsze będzie on zagrożony. Ostatnie rozkazy, które otrzymał kapitan, nakazywały mu zbudowanie potężnej twierdzy, która będzie w stanie stawić czoła tym niebezpieczeństwom. To będzie wyjątkowo niełatwe zadanie, bowiem król zapowiedział, że na wiosnę przybędzie na północ wraz z dworem, aby dokonać inspekcji zamku, który do tego czasu musi być już wybudowany. Czy to nie jest troszkę jak kampania ekonomiczna w Twierdzy 2? Dobra, tam gdzieś było z królem też, nie? I na końcu był ta impreza, co tam w polskiej wersji językowej, to tam po pijaku to robili chyba i tam jeden chłop... No już nieważne. Kampania ekonomiczna w Twierdzy 2 w wersji polskiej ma wspaniałe zakończenie, bo to po pijaku już było to robione chyba na koniec. Tam aktorzy się mylili co do tego, kto jest kim. No ale... Oczywiście nas interesuje bardzo trudny. Dużo rzeczy do roboty. Jest czas do porażki, co lubimy. Kraina nareszcie pozostała uwolniona od wrogów, ale pozostało nam ostatnie zadanie. Stworzenie nowego zamku, który będzie bronił północy. Nie było czasu do stracenia, dlatego odłożyliśmy miecze i natychmiast wzięliśmy w ręce siekiery. Osiągnij liczbę ludności 100, dokończ budowę zamku, pobłogosławieni 60%, konsumujący piwo 100%, wskaźnik strachu łagodny, czyli trzeba będzie budować te tam wszystkie ładne rzeczy, ogródki, nie ogródki, mury kamienne w liczbie 240, wieże kamienne w liczbie 20. I to jest taka spoko sprawa, nie? Że można teraz w edytorze robić właśnie mapki, że trzeba budować zameczki. Najtrudniejsze zadanie dla Lutera. Wybierz miejsce na swoją siedzibę, aby ulokować zamek. I to tak od początku budujemy. No spoko. Podoba mi się. Czy ja się dowiem? Albo dopóki nie postawię siedziby nie sprawdzę, albo nie ma tutaj żadnych drogowskazów. Jak nie ma drogowskazów... Okej. Okay. No zajączki są, czy tam króliczki zwał jak zwał. Kamień jest tu, żelazo jest tu, tu jest jeszcze kamień. Drzewa tu, a tutaj takie wejście, prawda? Tutaj można przypłynąć sobie niby. Może ktoś kiedyś przypłynie. Dobra. Tu bagna. No dobra. No tutaj muszę to rozplanować, jak zbudować ten zamek, nie? Nie wiem, co ma być tutaj trudnego, ale podobno jest trudna ta misja. Co to jest w ogóle? Kamienie? Zacznę skład zapasów. Czy skład zapasów musi być przy siedzibie? Uznajmy, że nie. Uznajmy, że może być gdzie indziej. Dobra. Zmniejszę tylko prędkość na jakąś taką sensowną. Pa, pa, pa. Tu sobie trzaśniemy. Nie wiem, co można. Zdamy na razie spichlerz tutaj. Na targowisko istotna sprawa. Tam sobie postawimy. U, drewna nie kupię. Mogę tu robić zbrojnych. To mnie trochę martwi. Ale co robimy z tym składem zapasów? Czekaj, ja się tego pomyślę. Czy go przenosimy? Czy zostawiamy? Może tak. Tu mogę wszystko. Więc w teorii. Tu mogę wszystko. No niestety mogą być pożary. Tu nie mogę. Nie mogę robić broni. A z jakiegoś powodu mogę kupować miecze. I zbroję metalową. A przecież nie potrzebujemy takich rzeczy. Gdzieś tu się zrespią jakieś wilki pewnie, znając życie. No dobra, tutaj. No tu mogę wszystko. Takie różne tutaj fajne rzeczy. O, mogę robić balisty, a nie mogę robić inżynierów. No to ciekawie. No, przeniosę leciutko. Le,
No dobrze, że sprawdziłem sobie, jakby nie było, można robić składu zapasów. To by było. Tutaj może. No. Znaczy, tu by były piekarnie, załóżmy. Znaczy, piekarnie byłyby tu. No, tak zrobimy po prostu. Na razie te dwa. Potrzeba czyli drewna. 240 murów. No okej. Okay. Jedzenia jakoś dużo nie dali na dzień dobry, ale można jeść jabłuszka. Miejsca jest. Czas do porażki. Ja wiem, czy on leci jakoś mega szybko. A te zajce będą problemem. To może jednak pójdziemy w sady jabłoni i jakichś myśliwych na dzień dobry. A później najwyżej się przerobimy na bułeczki. Czy coś w tym stylu. Zobaczymy. Co tu jest największe? No, pobłogosławieni to będzie problem. Więc pobłogosławionych ja bym zrobił chyba na sam koniec. Pousuwał rzeczy, które są za daleko. Żeby oni się skupili wokół zamku na łażeniu ci księża. Dobra, dostaniecie tak. Dwie chatki myśliwego. Tu jakieś sady porobimy. To na razie musi nam starczyć do szczęścia. Nie wiem, na razie wydaje się ok. Ej, drzewko mi ucięli jedno. No trudno. Na razie wydaje się miło. Ja nie wiem, co to może być trudnego w tej misji. Na pewno się dowiem. No, będę zapisywał mimo wszystko, bo się cykam. Czy jest tutaj gdzieś? Tutaj sobie domek trzasnę może. Nie, nie mogę tu domku. A tak po fajnie mieli tam. Tutaj mogą mieć. Będą nas tam obserwować z daleka. Będą nam machać. Dobra. W teorii mogę. A, ale jabłuszek nie sprzedam, tak? No chleb mogę sprzedawać. No dobra, no to tak czy siak. Stan skarbca bez zmian. Dajcie mi podatki przeciętne. Jeszcze raz. I łuki, i włócznie, i miecze. No, to mnie to. Zastanawia mnie to serdecznie. Nie wiem czemu serdecznie mnie zastanawia, ale zastanawia mnie serdecznie. A, no tak, ja bym chcę. Przecież ja nie będę robił tu broni, panie Otelku, to zbrojownie możecie trzasnąć psiną dal. No ale zrobimy ją tutaj, żeby było ładnie. Na razie jedna. Wiadomość od twojego skryby. Tak, dobrze. Czyli studnie. No to tak, jedna tu, na pewno. Czyli co ja mogę sprzedawać? Szka, żelazo i smołę. Może pójdziemy na razie w smołę. Pyk. Dobra, kolejny domek sobie zrobimy. A ja jeszcze gdzieś tam ich wciśniemy. Niech tam siedzą. Niech siedzą na wyspie. To są jacyś zbrodniarze wojenni, zostali zesłani na wyspę. Jak ja tam jestem biedny oraz uwielbiany. No tyle dobrego, że jestem uwielbiany. No, zasłaniam może co dokładnie trzeba zrobić, ale widzicie cyferki. Tyle wam musi wystarczyć do szczęścia. No co wy z tymi drzewkami? Jakieś takie dziurawe. Tutaj mimo wszystko studnie. Kolejną przy śpichlerzu. Tutaj można olać. No domki można olać. Przy zbrojowni na wszelki wypadek, chociaż my tam nic nie produkujemy, więc nie wiem, czy jest sens. A nie tak. No nie byłem przekonany, czy tutaj mogę. Alcha tylko tak czy siak jedno. Wcześniemy jedno, co się będziemy. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. No dobra, te domki to już zaczniemy robić raczej. No wypadałoby, żeby w zamku ktoś tam siedział, nie? Ale to wtedy zawsze ten problem, że trzeba takich delikwentów pilnować, żeby nic złego im się nie stało. A mi się niekoniecznie chce. Żelaza jest dużo też. Dobra, macie tutaj studnie. Sprzedajemy jak najbardziej to. Ups, dobra. Nasze zapasy żywności. Nawet więcej damy. Dawać mi pieniądze. Czyli co? W piwo musimy iść. Piwo, życia, paliwo.
No już może nie będę taki brutalny, ale to nie... Jak ktoś się spodziewa ładnego zamku... To bardzo mi przykro. Ale ja nie jestem od budowy ładnych zamków. Ja jestem od budowy. Kropka. Nie można tu zamawiać pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Dobra. Nie chce mi się tych domów tu stawiać. Może tutaj dostaniecie domy. Od razu dwa trzasnę. Ja nie wiem, co tu się złego może niby wydarzyć. Ale zobaczymy. Dobra. Podatki idą, czyli piwo to tam powoli się będziemy w to bawić. Wskaźnik strachu to możemy na sam koniec. Budowa, no to kamień i żelazo na sprzedaż ewentualnie. Pa, 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 pa. Dobra. No i tutaj sztudnie. Wszyscy lubią sztudnie. Ej, kurde, jakbym tu mógł teraz w tych dziurach te studnie postawić, nawet byłoby to zabawne. Może przy tych farmach porobimy studnie. Będzie dużo studni. Może się nie śmiać, ale będzie dużo studni. Nasz chmiel dotknęła okropna no, choroba. Dopiero cały co. Stracony, sir. Dopiero co zrobiłem. Może jakimś cudem mogę? Nie, nic potrzebnego nie mogę. Znaczy piwo mogę. Ale. Dobra, to jeszcze. Tu jest dużo kamienia. To wychodzi z tej strony, te. No, żeby tam mieli dojście na pewno. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Za mało pracowników, aby dobra, ten obiekt dobra, mógł funkcjonować. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Za mało pracowników, aby dobra, ten słyszę, obiekt nie? mógł funkcjonować. Kurde, drewny nie ma. Zaszarżowałem za bardzo. Zaraz to naprawimy. Tu jakiś domek powstanie. No nie chcę, żeby to się swajczyły te domki wszystkie. O, tutaj może być... w teorii pewnie jeszcze ten przyjaciel by się przydał. Zaraz może go tutaj trzaśniemy. Możesz być tutaj nawet. No czasu jest dużo do porażki. Znaczy ja za pierwszy kamień to koszary robię, bo... Trochę mnie zastanawia to, że ja tutaj mogę broni kupować. No tak jakby właśnie jakieś wilki miały przyjść nagle. Bo nasz jeszcze raz, no nie, z drogowskazu tu nie ma. Cały plon stracony, sir. Pik. Czyli wy mi nie chcecie dać chmielu. No to trzeba będzie kupować najwyżej. Tylko przydałoby się... Są bardzo skromne. No właśnie myślę. No chyba pójdziemy tutaj w piekarnię. Możemy pójść w pszeniczki. Ja naprawdę. Mówi się trudno. Tutaj dostaniecie, tu dostaniecie, tu dostaniecie i tu dostaniecie. A tu może być domek. No, zwiększmy sobie lekko prędkość. No i kamień oczywiście jeszcze trzeba będzie wykorzystać na te najmniejsze, na kapliczki. Prawie nie mamy już żywności, sir. Nie. No, koszary to równie dobrze tam możemy sobie trzasnąć. No mogę robić tu żołnierzy, naprawdę. Jest to zastanawiające. Jest nasze to na pewno zastanawiające. Na razie tak, później będziemy tam myśleć, jak zbudować ładny zamek. Bo to w teorii, to wystarczy otoczyć siedzibę, a dodatkowe rzeczy to równie dobrze mógłbym gdzieś na drugim krańcu mapy zrobić, w sensie te mury i wieże. No, oczywiście tak nie zrobimy. Dobra, ja tak, zapisuję i z racji, że się zastanawiam poważnie nad tym, co tu się dzieje,
Kupię sobie 20 łuków. I łuczników na siedzibę wyślemy. Oczywiście nie teraz. Dobra. Żelazo miałeś na sprzedaż, ha, nie? No bo w sumie po co mi żelazo? Ups. Dobra. Skład zapasów jest zapełniony, mój panie. W sumie ja tak pobudowałem, na szczęście są mieszki jeszcze. A szkoda, że może trzeba było jednak inaczej trochę to zrobić. Młyny, nie młyny. Tutaj też nie ma co za dużo budynków, bo to się zacznie fajczyć. Ale tam mogą sobie biegać ci młynarze. Komu to przeszkadza? Dobra, za mało ludzi. No jest osiągnięta liczba ludności. Ale to jest dopiero pierwszy krok. Dobra, siedzą ludziksy. Pieniądze są. I tu myślę, że robimy łuczników. Jakieś polecenia? Jakieś polecenia? Potrzeba nam nowych rekrutów. Dobra, no mamy tam 10 łuczników. Wyruszamy. Niech se tam czekają, nie wiem na co. Ale może się dowiemy. No, czasu jeszcze dużo. Dobra. A teraz czym się skupiamy? Mówię, rzeczy łagodne to tam można olać. Pobłogosławieni to też na sam koniec. Kurde, ja to tak tu zarobiłem, że zrobimy bardzo zły skład zapasów. Nie róbcie tak. No i tu jakieś piekarnie. A, jeszcze się zmieści, to dobrze. No coś takiego tu nam powstało. Ało. Twoja popularność spada. Ludzie tak. Ciebie cenią, mój panie. Dobra, stoi. Nie upada. Jest kamień. Można coś myśleć o budowie. Dobra. Ale to ma być wieża kamienna. Jakakolwiek? Przepraszam. Jakakolwiek. Dobra. To był test. To był test dopiero. Jak my chcemy. No to tak. Tutaj byśmy mogli... Nie umiem budować zamków. No dobra. Co my tu chcemy zrobić? Tutaj wieżyczka. No, tak trochę. Będzie ciężko. Znaczy no będę musiał pousuwać niektóre sady pewnie. No i no, przy bagnie musimy pójść z murem na pewno, więc pewnie te... Teraz mogę przebudować. Farmy pszenicy mogą być budowane tylko... Mordo. Dobra, mamy tyle pszenicy, że... No bo raczej tu pójdziemy z murem, czyli no... Te trzy pewnie trzeba usunąć. Tu możemy zrobić bramę. Tu będzie brama. Tu będzie szedł mur. Dobrze, nie będzie symetryczne, bo wszyscy zawsze krzyczą, jak buduje symetrycznie, że to jest brzydkie. Tam jesteście brzydcy. Coś takiego. A te mury to szybko idą. Prawie nie mamy już żywności, ser. A co mnie to interesuje, byku? No, to taki jest plan. Dobre. Ja nie wiem, czemu podobno to jest trudna misja. Co w tym jest trudnego? Co w tym jest trudnego? Dobra, ale może w pierwszej kolejności to sobie zmniejszę prędkość i tak. Zaplanujmy już jak chcemy. No bo tu chcemy. No to niestety, byczku. Zapasy w spichlerzu są bardzo skromne. Dać je stąd usunąć. Młyny może jednak tu zrobimy. No, to uli mogą być nawet tak. Budujemy tak, jak nie powinno się budować w tej grze. Coś takiego. Teraz no te sady tu trzeba będzie... Poszukać. No zbierają niby z tego składziku. Może im pomogę jakkolwiek. Nie wiem, czy jest sens więcej kamienia. Chociaż no dobra, możemy jeszcze jeden kamieniowy tam trzasnąć.
pam, pam, pam. Więcej wołów, mój panie. No i gdzie te pożary? Halo? Ja chciałem pożary. Chciałem pościgi i wybuchy. No ja tu nic nie widzę złego. Oszukali mnie stąd. Ja gram na pewno na bardzo trudnym. No na bardzo trudnym gram. Coś mi się tutaj... I tutaj takie wieżyczki, bo te większe to się nie zmieszczą bez zniszczenia murów, a nie chcę niszczyć murów. Więc coś takiego zrobimy. O, no i te brzydkie to jest? Brzydkie to jest? No pytam, brzydkie to jest, byczku? No brzydkie? No nie brzydkie. Tak jak mówię, tu chcemy... No dużo sadów usuniemy, ale... Dobra, mam dużo hajsu, może na razie olejmy temat podatków. Ludzie bardzo ciebie cenią. Piwo jest. Można już w karczmy iść ewentualnie. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Zaraz, zaraz. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Jeden domek mogę tu trzasnąć jakiś. O. I więcej studni. Najważniejsza rzecz to studnie. A tu moglibyśmy też bramę zrobić. Tyk. Dobra. Ładnie jest. Jest bardzo ładnie. No to teraz będzie szło do góry, ale tak jak mówię. Tego tu nie chcę, tego tu nie chcę, tego tu nie chcę, tego tu nie chcę. Twoja popularność rośnie. To się cieszy. Coś takiego. No może zrobimy jakąś drugą bramę gdzieś zaraz. Coś pomyślimy. I po co mi tu wchodzisz, byku? Dobra, coś takiego. Tu widzę jeden wół mógłby się przydać. My go tam wrzucimy. No. Zapasy żywności. Dobra. Kurczą złoto się, wpływa do naszego skarbca. Trochę jak tam podskoczy na popularność. Widzę, że jednak kamieniołomy to są potrzebne. No połowa czasu. Może jak dojdzie do połowy, to coś tu się wydarzy. No to jest zły znak, że to już się tam robi. Śmiecie jest już w drodze. No i to się robi w miejscach niedostępnych, czyli chyba już kupsko. Przez tego woła wszystko. Możecie tam chodzić jakoś, mam nadzieję. Dobra. Zapasy w spichlerzu są bardzo skromne. A kogo? To jest trudna misja. A mnie ktoś zbejtować chciał chyba. Coś takiego? No to niech se siedzi ten sadzik tutaj. A właśnie, jakbyśmy bardzo chcieli, to możemy jeszcze sprzedawać smułkum. Bo czemuż by nie? Więcej domów. Tu możemy... Trzy tam trzaśniemy. Tutaj na wszelki wypadek jeszcze jedną studnię. A właśnie, jak tam... Ludzie cię kochają. Czynne gospody dwa. Nie, trzy. Znaczy plus dwa. Są trzy czynne gospody. To nam daje popularność. To możemy zwiększać podatki na wysokie. Nie zginie. Ale piwka mało ostatecznie. Czyli więcej farm chmielu trzeba porobić, mój przyjacielu. Możemy tam porobić gdzieś na zewnątrz. Miał wszystko jakieś studyjki. Studyjki. To niezłe studyjki. Dobra, czyli teraz to tu. My tam mordujcie biedne króliczki. Cicho. Dobra, tutaj jeszcze. Przecież to tu pięknie wygląda, panny. Patrzcie, jak pięknie. Taki piękny zamek ja tu buduję. No, mury kamienne też już mamy, a będzie ich jeszcze więcej. Konsumujący piwo, pobłogosławieni. No tak, dobra, kamienia potrzebujemy więcej, bo pobłogosławieni mogą być problemem. A tu już raczej nic nie wciśniemy. Właśnie, żelaza nie robi. Ja nie robiłem żelazą. A może olejmy temat żelaza. Hajs jest. Piwo idzie. Tu wszystko, też cacy. Co najwyżej jakieś piekarnie jeszcze gdzieś, jakby się dało. Tutaj kilka piekarni możemy dorzucić. Dobra.
Na wszelki wielki, oczywiście. Studnie dodatkowe. Tu myślę, że bramę można trzasnąć. O. No i te trzy sady niestety, ale muszę się z nami pożegnać. Tutaj, ojejku, trzeba będzie powybijać. No chyba, że te... Łucznicy w gotowości. Na króliczki? Strzały gotowe. Na króliczki? Czekamy. Zróbmy na dodatkowych. Wejdźcie tam. Nie wiem, ktoś oszukał, że to jest trudne, no. Panie, karbować strzały. Karbować strzały. No, przechodź szybciej. Pa, 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 pa. Dobra. Pa, 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 pa. Ej. To się nie zrobiłeś, no. Dobra, ładnie. Tu będziemy zamykać. Konsumujący piwo trochę spadli, no bo wiadomo, więcej ludzi, więc już nawet nie liczyłem, ile tam jest. Piwa też nie za... Zasady nie rodzą owoców, mój panie. Ludzie podejrzewają, że to sprawka czarownic. Okrutni. Potrzeba drewna. Okrutni. Ser, spichlerz jest nasze pusty. Zapasy złota stanowią. Już. Ludzie bardzo ciebie cenią, mój panie. Ogarniamy sytuację, spokojnie. Jest chleb. Da się żyć, mamy dużo hajsu. Ja bym zrobił tak. I od tego miejsca widzę, że tam jest dziura, no spokojnie. Coś takiego bym zrobił. Co się nie buduje? Co jest? To się mi nie buduje. O, dobra. No i zaraz tu no dobra. Zaraz tu zamkniemy. Nie musi, a właśnie, nie musi być idealnie, więc tu by powstało gdzieś. Trochę tam się powiększy. Będzie więcej miejsca na kapliczki. Dobra, no tutaj wszystko śmiga w takim razie. No przesadziłem z ilością chyba tych murów kamiennych, ale dobra, coś takiego. No ja czekam na te pożary, gdzież one wybuchną. Coś takiego tutaj. Tu się zrobi, tam się zrobi. Nie wiem, czy zauważyliście, ale staram się idealnie zrobić, że mury są tutaj, a blanki są tak idealnie z bramą. Ja na takie szczegóły zwracam uwagę. Nie to, co wy. Dobra, ładnie. Co tu jeszcze? No wieże kamienne to tak, no to kamień. Mówię, no to chcę wieżę kamienną w takim wypadku. Tutaj jeszcze mogę, to ten pan musi się z nami pożegnać. O, dobra. Jeszcze 15 tylko. Co ja chciałem jeszcze? Aha, karczmę. To tu i tu możemy trzasnąć po karczmie. Ludzie cię kochają, mój panie. No, to możemy leciutkie podatki. 78%, no 100% będzie ciężko, ale damy radę. Dobra, i teraz czy tak tutaj to. Tak jeszcze pójdziemy. I tak, o, widzicie jak ładnie? I zaliczone, że zamek jest otoczony. No, i zaraz to tam dokończę, wtedy tylko jakoś tam wieżyczki. Nasze sady nie rodzą. Widzieliście kiedyś coś takiego? Nie widzieliście. Że to sprawka czarownic. No dobra, czyli z jabłoniami teraz jest pupka. Ale bywa. A co nam tu zostało do zrobienia? Po błogosławieniu. To tym się zaraz zajmiemy. Zapasy w Ale najpierw wieże kamienne. Wtedy nastawiam trochę kaplic i chyba pousuwam żelazo i kamieniołomy. Żeby ludzie tam nie siedzieli i drwali chyba usunę. Żeby siedzieli tylko wokół zamku. Jakoś. Prawie nie mamy już żywności, ser. A co mnie to obchodzi? No bo tu dokończcie, żeby było ładnie. Jest ładnie. Oficjalnie jest ładnie. Teraz jeszcze 15 wieżyczek tylko tu trzeba nastawiać. I będzie super ładnie. Hajsu jest dużo, więc... Czy mogę na coś przydatnego wydać hajs? No tylko na jedzenie i piwo. No bo na co innego? Ja nie wiem.
Ja może porozdzielę mu No dobra, to może być problem. Może tak od połowy zaczynają się pożary co 3 sekundy. Zapiszmy. Usuwać, nie usuwać, nawet trochę tekstu. Dobra, to jest z cyklu nie usuwać, bo mam pełno studni. No to się rozniesie, nie? Czy mi się chłop odpalił ten od studni, czym się tylko wydaje? Ale lepiej usuwać. No to już się roznosi dalej. No, oni nie są w stanie tego ogarnąć na czas. Nie ma tak dobrze. Nie ma tak dobrze, niestety. Chyba, że... Albo za mało tych chłopów ze studniami. No dobra. Nie, jeszcze się pali. Chciałem powiedzieć, no dobra, ale nie, pali się jeszcze. Się będzie dalej roznosiło. Wiem, wiem, widzę. Nawet... No dobra, nie jest to idealnie, lepiej usunąć. Ale już będę wiedział na przyszłość. Mimo wszystko pójdę w sady. O, może teraz przynajmniej będą miały wszystkie drzewka. Chyba jedną farmę chmielu straciłem? Dwie nawet. I to tyle? Jak coś jeszcze straciłem, to dajcie znać, bo ja nie wiem, nie widzę. Proszę krzyczeć. No ale liczba ludności nam spadła, to jest do odratowania. A ja tam za hajs mogę kupić trochę jedzonka. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają. Ludzie bardzo ciebie. Już jest git. Panie. A, nie było tematu. I to się nieźle spajczą. To nie spojrzałem, że coś jeszcze się pali. Czyli pożary teraz się zaczynają gdzieś od połowy i to pewnie jest poważny problem tej misji. Zrozumiałem aluzję. Dobra, no ale my tam jakiś kamień mamy. Postaramy się go wykorzystać w 100%. No przy bramach już mamy, więc teraz trzeba robić takie niebramne wieżyczki. Popularność spada. Cenią, mój panie. Co jest? Chcę kliknąć M. Zapasy w spichlerze ludzie bardzo ciebie cenią, mój panie. Zwiększmy prędkość, bo też czas to jest czas tutaj, panie Dutelek, żeby nie było jednak problemu. Wskaźnik, mówię, na sam koniec zrobimy. Jeszcze kamień jest potrzebny. Kurczę, że nie spojrzałem, że jeszcze mi się pali tamto, nie? Zapasy w spichlerzu są bardzo... Teraz wołów nie mamy. Może ja już drwali usunę. Nie wiem, po co nam drwale. Znaczy nie tyle usunę, co może na razie uśpię. Budynki płoną. Już, już dotrzymuję. Okej. No dobra. No drewno jednak jest potrzebne. Ej, 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 jak to idzie, jak to idzie, jak to idzie. Proszę nie iść. Ciebie też usunę. No nie wiem, zaryzykujmy, że... Błagam, nic tam więcej nie ma. Nie. Może być, że teraz już od połowy misji, znaczy czasu do porażki, będą pożary co 3 sekundy waliły. Więc sady już w tym momencie są mało istotne. Chyba, że je porobimy gdzieś tutaj. Zobaczymy, co się stanie. Farmy chmielu też możemy porobić na zewnątrz. Ale może być ciężko teraz.
bo ja jeszcze potrzebuję kamienia. Bo no, jakbym nie marnował tego kamienia na ładne budowanie, to może, a tak to dupa. No ale hajs jest cały czas, w razie czego, więc mamy jak się odbudować. Jak tutaj z życiem? Nasze zapasy żywności kurczą się, panie. Czemu mi spada popularność? Ludzie cię kochają. Bo nie masz jedzenia, panie Lutelex. Bo nie masz pan jedzenia. To może być problem, nie uważasz pan? Choroba wyniszcza nasze uprawy, sir. Trudno. Dobra, jakieś tam jedzenie jest. Opanikować jeszcze nie będę, idą woły. Zapiszmy. No, trzeba kontrolować te pożary po prostu, nie? No ubolę, jakby się dało kupować kamień, to to by było fajnie. A tak to pupa. Dawać mi tych pracowników wołów. Woły jadą. Ostatecznie tutaj drwali z zewnątrz pousuwam. Możemy co najwyżej porobić wewnątrz, znaczy na zewnątrz. Nie można tutaj tego zbudować. Tak, słuchajcie się, mnie daleko zajdziecie. Wiem, że są uśpieni na sam koniec. Wszystko inne tutaj już będzie działać jak należy. Dobrze, patrzcie, kupię wam trochę. Zadowoleni? Mam nadzieję. Choroba wyniszcza nasze uprawy, sir. Sir. Sir, sir, sir. No dobra, konsumujący piwo niestety uciekają. To jest problem. Budynki płoną, sir. Pauza. Widzę tamtą karczmę. Tyle? To usunę ją. Czy nie? Zapiszę i nie usunę. Kolego, błagam cię. Tam wół się spalił. Błagam, nie pominąłem czegoś, pominąłem tutaj, ale tam też idzie chłop jakiś. Jak te budynki nie będą stały jeden obok drugiego, to wiecie, też będzie... tutaj to się nie da. Tutaj się nie da. Zapasy w spichlerzu są bardzo skromne. I o to kurde chodzi. I o to kurde chodzi, żeby były skromne. Dobra. No to buduję teraz już brzydko, żebyście piszczeli. Ekewi. Dalej są wieżyczki bramne. Nawet wszędzie zmieszczę. Potrzeba kamienia. No i tu zmieszczę jeszcze. I będą wieżyczki bramne, piękne. Wspaniałe, cudowne, akuratne, sprawiedliwe. I dziecko musiało tam wejść akurat, no. Dobra. Jeszcze 5 wieżyczek. No to tu jedna, to jeszcze 4. Choroba wyniszcza nasze uprawy, sir. No może, znaczy no... No ja wiem, żebyście chcieli ładne. Ale ja uznaję, że to jest ładne, prawda? Ogólnie się nie dyskutuje, moim zdaniem to jest bardzo ładny zamek i idealnie będą do niego pasowały tutaj dodatkowe wieżyczki. Koniec tematu. Tu może jeszcze być. I tu może jeszcze być. O! I jeszcze 2 wieżyczki, proszę. I można olać... Znaczy no jeszcze nie mogę olać kamieniołomu, bo muszę nastawiać kapliczki. Mam hajs, ale no. Dobra, popularność idzie, dajcie większe podatki. Czyli co nas teraz... No pobłogosławieni w tym momencie nas interesują. A wskaźnik strachu na sam koniec zrobię. Myślę. Więc jestem. Kurde, jeden kamień, no. Dawać kamień. Dawać. Idzie jakiś wóz z kamieniem, idzie. Jak się zwierz? Tiny. Tiny idzie. Churchill później idzie. Big Jim. Muu. No dobra. Na razie ile? 3 pożary były? To chyba nie aż tak tragicznie. Jak mogłoby się wydawać. Nie podoba mi się ilość piwa. Ale chmielu też wcale nie ma tam dużo. Więc te farmy chmielu są problemem, mój przyjacielu. Panie Lutelex, pan już tych panów pobudzi. Bez nich to my nic nie osiągniemy w życiu. Dobra, mamy wszystkie wieże.
No to nie jest ładne, że piękne. Ja bym się bał atakować taki zamek. Czyli teraz co? Pobłogosławieni. To będzie akurat wesoła zabawa. Też, żeby to się nam nie paliło, musimy to jakoś nastawiać sensownie. Mu. Zapasy w spichlerzu są bardzo skromne. A co mnie to obchodzi, przyjacielu? Dlaczego uważasz, że ja się za mało tym pracowników, aby interesuję? Ten obiekt mógł funkcjonować. Cyk, proszę. Domy możecie spalić. Możecie mi palić domy. No chyba jest tyle hajsu, że mogę olać już smołę, żelazo. Tak mi się wydaje. Pobłogosławienie 1%. Jej, wygraliśmy. Już 2%. Dobra. Mój panie, do miasta przybyła wędrowna trupa wagabundów. Ludzie cię kochają, nasze zapasy złota stale rosną. Dobra, przesadziłem. Przesadziłem. Ludzie cię kochają, nasze zapasy złota stale rosną. Give me money. Give me money. No dobra, więc zapisujemy to. Czas się powoli kończy, więc trzeba zważać też na to. Kobieto, wyjdź mi stamtąd. No. Cyk. Tam nie wciśniemy za bardzo. Tutaj cyk. I tutaj cyk. Dobra. I mówię, uważam, że to jest ten moment, w którym tych panów już nie potrzebujemy. I tych jeszcze ewentualnie zostawię. No 60% to może nie będzie aż tak trudno. Ale jeszcze nastawiam kilka kaplic. Tu możemy. Dobra, możecie jeść. Złoto wpływa do naszego skarbca, sir. Okej. Okay. Już wszystko ogarnięte. Im więcej księży, tym lepiej. Ile mamy księży? 9. 18% na razie nam dali. Potrzeba kamienia. Potrzeba, no bo widzicie, oni się tak rozłażą, więc jak zależy na tych procentach, to najlepiej ich wszystkich tam w jedno miejsce. Najlepiej wszystko uśpić, nie? Tylko, że jak wybuchnie pożar, to będzie problem. Ale jest to jakiś sposób, żeby wszystko uśpić. Może spróbuję. Tylko, że... Znaczy tak. Was po prostu usuniemy. Ciebie usunę. Was pousuwamy. To usuniemy już. To pousuwamy. Wow, zminimalizowała mi grę. Jakie straszne. Dobra, wy spadajcie. Wy też spadajcie. To zapiszę na wszelki wypadek, ale wydaje mi się, że to nam tylko ułatwi zadanie. Chociaż zaraz będzie ćwiczenie, że co ja robię. Co ja tutaj robię. Ja chcę wygrać, ja chcę punkciki zdobyć. Muszę mi tego nie zabraniać. Dobra, tu już nic nie ma, prawda? Nie, tam jeszcze jeden wół został. Usuwamy. Dobrze. Teraz na szybko spojrzę, raczej wszyscy już siedzą w środku. Więc to będzie szło do góry. Nie wiem, czy się liczą te baby tutaj, ale chyba się baby nie liczą. Powiedział baby, kurde, powiedział. Frajer jeden. Więc posągi. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Nie można tutaj tego zbudować. Nastawiamy to oczywiście w miejscu, gdzie nikt nie może dojść, więc nie będą marnować czasu, będą dalej pracowali. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Dopa. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Dobra, wszelki wypadek, jeszcze jakiegoś księdza tam dorzucimy. Albo nawet trzech.
Albo nawet kamienia. Dobra, potrzeba kamienia, to nie mamy więcej kamienia. Ile tam brakuje nam? Wskaźnik strachu, jeden. No i wtedy jeszcze jeden, oczywiście nie poziom. Można tutaj tego zbudować, mój panie. Ile potrzeba? Ludzie uważają, że 10. Czekajcie, jest tu jeszcze gdzieś, gdzie nie dojdą? Wszędzie chyba dojdą, co? Czekajcie, wy. Czekamy na rozkazy. Tu nie dojdziecie, dobra. Okrutny Lutelex. Zrobił wszystko, brakuje tylko 4% do religii. 3% do religii. Jest 1% do religii. Wiedziałem, będzie spadać. Chamstwo. Jest 60. Było 60. Jest. No było 60, nie zaliczało. Zwycięstwo. Ja nie wiem, co to dla was było takiego trudnego w tej misji, ale okej, dla każdego coś trudnego, no. Ale ja zbudowałem ładny zameczek, mi się podobało. 30 tysięcy nie udało się zdobyć niestety, bardzo mi przykro. Ale nie straciłem żadnej jednostki tym razem. To nie wiem, po co tam zbrojni są. Czyżby mnie nie zaatakowały wilki z jakiegoś powodu? Może tu jeszcze miały wilki się pojawić, no ale... Jeśli ten materiał wam się spodobał, to fajnie, kampania ekonomiczna, wszystko dobre się dobrze kończy, to jeszcze będą informacje, przepraszam. Będą tańczyć? Tereny na północy prężnie się rozwijają. Dwór ucztował w nowo wybudowanym zamku, a nasz młody kapitan zatańczył nad zraszczy dwa z perłą, która przybyła na północ w towarzystwie stryja. Jak? Wilk poległ, a jego sojusznicy zostali pokonani. Co złego mogłoby się stać? Aha, no dobra, bo kampania z DLC to jest jakby... w trakcie, a tas ekonomiczny to jest jakby już po. No dobra. Czyli wiemy, że ona przeżyje. Jaki to spoiler jest przepotężny tak naprawdę. Przepotężny spoiler. No ale. Co mogę powiedzieć o tej kampanii ekonomicznej? Osobiście bardzo mi się podobała. Misja pierwsza z tym, że te chłopki stoją na mapie na dzień dobry i trzeba ich pokonać, żeby się rozbudować. Jakby spoko. Całkiem spoko opcja, mój drogi panie. Droga wzdłuż wybrzeża. Co zrobimy ocenianko, to ja sobie przypomnę, co to jest. Fajne to było z tymi wilkami atakującymi. To też było całkiem moim zdaniem. Podobało mi się. Duchy wzgórz to było z bandytami, którzy no niestety z jakiegoś powodu triggerują się na bramie kamiennej, a też na wieżyczkach kamiennych, więc to nie jest nic trudnego. Gorąca atmosfera, to jest to, co wy widzieliście, tylko drugie podejście. Jak już, to wszystko zależy od pożarów, nie? Ale też nie ma sensu tam robić włóczników w zasadzie. Bo później tylko marnują miejsce w składzie zapasów. Wioska na bagnach, to było, że trzeba pokonać było armię wrogów. No i w sumie w tym samym, tej szóstej też trzeba było pokonać armię wrogów na mapie. Ostatecznie to jest to samo, co tu, tylko że tutaj oni blokowali ci możliwość rozbudowy, a ty nie miałeś ich zabić. Znaczy tam chyba też jest wyeliminuj, nie? Ale tam dodatkowo były jakieś cele, a tutaj już tylko było wyeliminuj. Tu jeszcze był dodatkowy cel. Nie wiem, ja nie jestem przeciwnikiem takich misji. Jest to zawsze jakaś dodatkowa trudność. A tak czy siak, no, ty nie jesteś atakowany. Nie pojawi się jakaś armia, która przyjdzie cię zaatakuje. To są już jednostki na mapie i tyle, no. I musisz się tak rozbudowywać, żeby mądrze się rozwinąć i ich pokonać ostatecznie. I zamek, który przetrwa wieki, to taka fajna misja na zakończenie, że sobie budujecie zameczek, no nie wiem. Te trzy tam chyba pożary, co wybuchły, to ten pierwszy był problem tylko dlatego, że zdecydowałem się nie kasować budynków. Jakbym skasował, to w ogóle nie byłoby problemu. Nie wiem, po co tam są ci zbrojni do robienia. Może rzeczywiście jakieś wilki powinny mnie zaatakować. Może jak byłby bliżej końca, wiecie, czasu do porażki czy coś. No nie wiem, no nie było wilków w każdym razie u mnie. Ale jeśli ten materiał wam się spodobał, to fajnie, kampania ekonomiczna za nami. Z rzeczy, które zostały do zrobienia w tej twierdzy, to oczywiście jest jeszcze zamkowy szlak. Ja mam kilka tam sobie sprawdziłem, bo uznałem, że nie ma sensu robić tego zwykłych let's playów, bo to są często misje na 5 minut, a w innych przypadkach to są misje, że stoi i strzela. Więc uznałem, że można to zrobić jako jedno, tylko czekamy w tym momencie, bo ma być jeszcze ta druga aktualizacja, taka duża twierdza i tam mają dodać 10 dodatkowych misji do tego zamkowego szlaku, ma być nawet Malbork, więc to nas bardziej interesuje, że jak to już będzie gotowe, te 20 misji jak będzie, to może jakiegoś speedruna zrobimy albo coś. A co do kampanii głównej, to byśmy ją zrobili też za jakiś czas i myślę, że będą to wyzwania być może.
które wy będziecie podawać, ale to jeszcze przyjdzie w swoim czasie. I chyba to tyle, co mam do powiedzenia. Więc na razie jakiś zrobimy sobie przerwę od jakichś serii twierdzowych. Pewnie jakieś pojedyncze filmy z twierdzy się będą pojawiały, ale teraz co innego sobie pogram, a do twierdzy powrócimy za jakiś czas, pewnie w pierwszej właśnie tutaj na to. W jakichś fajnych, mówię, wyzwaniach coś pomyślimy. No ale na dziś to tyle. Jeśli wam się podobało, nie zapomnijcie ocenić oraz skomentować tego filmu. Ode mnie to tyle. Trzymajcie się.